Poranek Radia TOK FM. Monika Płatek, profesor Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Cieszę się, że mamy dużo czasu na rozmowę, bo temat ważny i skomplikowany. Od jakiegoś czasu media żyją tym tematem, informując, że w latach 2013, więc już od przyszłego roku do 2017, około 100 przestępców ma w najbliższych latach opuścić zakłady karne, między innymi takich, którzy przed 89 rokiem byli skazani na karę śmierci, a na mocy amnestii zamieniono im wyroki na 25 lat więzienia. Nie. Boi się pani? Nie. Ja się w ogóle nie boję. Ja się boję tego, jak my do tego podchodzimy, jak my o tym mówimy. Szalenie mi się nie podoba język, jakim operujemy, bo tutaj jest takie jest bestie, szatan, wampir. No trzeba sobie powiedzieć, to są jedni z nas. To są ludzie, którzy mają imię, nazwisko, żyją wśród nas i popełnili straszne czyny. Ich czyny są okrutne, ale też nie oszukujmy się. Są osoby, które popełniają te czyny na co dzień i nigdy nie trafiają przed wymiar sprawiedliwości. Również dlatego, że ścigamy na przykład zgwałcenie na wniosek, a w tej chwili już nawet jak dziecko jest zgwałcone poniżej 15 lat, to też jest na wniosek, a wniosek można złożyć dopiero jak się ma lat 18. Także od strony prawnej o to za bardzo nie dbamy, to jest raz. Dwa, tak naprawdę to trzeba to, na to spojrzeć. Tu są trzy zagadnienia. Jedno to jest, co w ogóle robimy w zakładach karnych z osobami, które są skazane za przestępstwa seksualne. Ja bym nie używała tego słowa, dlatego że nie jest naszym celem przemiana człowieka. Naszym celem jest spowodowanie, żeby w nim wzbudzić wolę współdziałania w tym kierunku, żeby on się zachowywał poprawnie na wolności. Jak my dostajemy mandat, to przez tydzień jeździmy wolniej, a po tygodniu znowu naruszamy przepisy. Nie wymagajmy od innych, żeby się zachowywali w sposób doskonały. Wie pani, znam też takich, którzy jak dostaną mandat, to powiedzą, no dobrze, mam już jeden, więc mogę grzać 140 na godzinę. Więc kara może mieć pozytywny, ale może mieć i negatywny skutek. Natomiast tutaj oczywiście chodzi o co innego. To nie jest mandat, to są poważne przestępstwa seksualne. Co więcej, ci ludzie mówią wyraźnie, my się chcemy leczyć, prawda? Nie wszyscy. Ale część z nich mówi to. I teraz chęć leczenia nie przekłada się na faktyczne działanie, bo to jest drugie zagadnienie, bo to nie tylko minister sprawiedliwości ma, szczerze mówiąc, w nosie literę prawa. My zachowujemy się jak cwaniaki. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w zakładach karnych, gdzie my sztucznie stwarzamy 3 m² na jedną osobę, odbierając wychowawcom pokoje, odbierając świetlice, odbierając najróżniejsze miejsca, które powinny być przeznaczone na różne działania właśnie społeczne, wychowawcze i generalnie zatrudniające osoby, które w więzieniu przebywają tak, żeby oni spędzali czas w sposób właściwy, to tego nie ma, prawda? Czy to wzmacnia te negatywne, taka sytuacja w więzieniach wzmacnia te negatywne strony? Może, ale nie musi. Natomiast, bo wie pan, osoby, które są skazane za przestępstwa przeciwko dzieciom, jeżeli rzeczywiście są pedofilami, to w więzieniu nic im nie grozi. Mają dookoła siebie przeważnie dorosłych mężczyzn i tyle tylko, że trzeba ich chronić, żeby nie zostali przez tych mężczyzn zabici, bo tam są inne normy. No prawda? Tak, ale też są tacy, którzy mówią w tym więzieniu, jak wyjdę, to dalej będę robił to samo. I teraz mamy z tym dwa problemy. Jeden to jest, żeby mieć faktycznie dobrze prowadzony program nastawiony na te osoby po to, żeby mogły kontrolować swoje zachowanie i po to, żeby zmieniły zdanie. I teraz są również prowadzone programy najróżniejsze wobec osób, które mają zaburzenia związane ze swoimi zachowaniami seksualnymi. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest najczęściej prowadzone przez odpowiednich specjalistów. To trochę jest tak, jakby powiedzieć okuliście, że ma robić operację na otwartym sercu chirurgiczną, prawda? I znów to jest nasza wina, bo to my, i to szczerze mówiąc jestem bardzo, mi jest przykro, ale to za czasów rządów ministra Belki, żeśmy usunęli całą sferę pomocy, porad zdrowia seksualnego z NFZ-u. Nie ma tego, prawda? I trzeba udawać, że są to osoby chore psychiczne, a psychiatra niekoniecznie jest seksuologiem, czyli likwidujemy to, co jest niezwykle ważne i co by pomagało. A najłatwiej zakwalifikować jako wariata. No więc właśnie, a to nie jest to samo. I oczywiście część psychiatrów może być również specjalistami od seksuologii. Natomiast nie możemy powiedzieć sobie, że bez dobrych seksuologów, którzy będą nad tym pracować, my coś zrobimy. I wreszcie jest trzecia rzecz. 25 lat to jest bardzo długo. Więzień, który wchodzi do więzienia, powinien od początku przygotować sobie program
pobytu w tym więzieniu, tak, żeby pracować nad wyjściem i zachować jemu się. Chyba, jemu się powinno przygotować niestety, program. Nie, on powinien przygotować, ale rzeczywiście jest tak, że to my piszemy te programy i nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy tego chcą, którzy się zgłaszają do tego, że będą w odpowiednim reżimie, który nastawiony jest na to, że coś z sobą robimy. Europejskie reguły więzienne wymagają, żeby każdy więzień, to nie są wakacje. To nie jest to, że my płacimy za czyjś pobyt, żeby ktoś sobie posiedział. Ten ktoś ma pracować nad tym, żeby wyjść i zachowywać się normalnie. A to jest naprawdę duża, to jest ciężka praca, wymagająca dużo wysiłku i wymagająca również naszej współpracy. I teraz to jest ten trzeci punkt. Mhm. Dlaczego my się tak strasznie boimy, że ci ludzie wyjdą na wolność i będą od razu wszystkich gwałcić? Wiemy, jakby mnie dotknęła taka sytuacja, to bym się bał. No dobrze, ale teraz pytanie jest, a co pan z sobą zrobił, żeby temu przeciwdziałać? Czyli jak żeśmy wprowadzili przepisy, które istnieją i które mówią o edukacji seksualnej i które mówią również o profilaktyce? W jaki sposób wychowujemy dzieci, żeby wiedziały, co to jest zły dotyk, żeby wiedziały, w jaki sposób być grzecznym, ale jednocześnie umieć się ochronić przed osobami, które są pedofilami, które na nich nastają? Co zrobiliśmy, żeby młodzi ludzie byli potraktowani z szacunkiem i umieli asertywnie przeciwdziać i przeciwstawiać się takim zachowaniom? Jasne, teraz próbuję wejść w skórę człowieka, którego dotknęła taka tragedia, którego dziecko zostało skrzywdzone albo najbliższy został skrzywdzony. I teraz on ma świadomość, że jutro po 25 latach wychodzi na wolność pedofil, morderca, któremu skończył się wyrok. I teraz człowiek, który podtrzymuje, że nadal po wyjściu będzie robił to, co robił wcześniej. Ale prawo daje mu wolność. I co teraz? Pan tutaj poruszył dwie sprawy, bo tak naprawdę tych osób, które dotknęła tragedia, oni powinni dostać dobrą pomoc psychologiczną i wiedzieć, to jest nieporównywalne do tego, co będą robili wszyscy inni, prawda? Ja bym proponowała, już bardzo praktycznie do tego podchodząc, żeby osoby, które rzeczywiście mają tego typu problem i my mamy duże podejrzenie, że one deklarują, że dalej się tak będą zachowywać, aby, i mówię to z całą odpowiedzialnością i naprawdę jestem specjalistką od prawa karnego wykonawczego, warunkowo, przedterminowo te osoby zwalniać. Żeby problem był nadzór kuratora. Problem polega na tym, że warunkowo, przedterminowo można osobę zwolnić, jeżeli my mamy pewność, że jej zachowanie wskazuje na to, że ona się nie będzie zachowywać źle na wolności. A my tutaj mówimy tak, warunkowo zwolnić, bo wiemy, że jest taka groźba. Czyli tak naprawdę to jest jak gdyby wewnętrznie sprzeczne, bo ja mówię coś, co nie wynika bezpośrednio z przepisu. Ale ja to chcę uzasadnić. Nie łamiemy przepisu w tym sensie. Ja uważam, że to nie jest złamanie przepisu, ponieważ ja mówiąc to zdaję sobie sprawę z tego, że warunkowo zwalniając, ja nikomu nie robię grzeczności, ja nikomu nie robię, nie daję mu nagrody za nic. Ja po prostu w inny sposób chcę wykonywać tą karę pozbawienia wolności. I warunkowo zwalniając, dalej człowiek ma odbywać karę tylko w warunkach wolnościowych. To mi pozwala na to, żeby wcześniej niż na pół roku przed zwolnieniem, bo tak mówią przepisy, zadbać o to, żeby ten człowiek miał na wolności oparcie w innych ludziach. Pedofile nie tylko gwałcą. Pedofile potrafią prawdopodobnie murować, malować, gotować, robić tysiące i jedną rzecz i muszą mieć kogoś, na kim im zależy na wolności i kto będzie w nich widział również człowieka, a nie tylko pedofila. I jeżeli będą mieli kontakt z takimi ludźmi, a warunkowe przedterminowe zwolnienie osób, które są skazane na 25 lat więzienia, pozwala na to, żeby ta kuratela rozciągała się na okres 10 lat, to naprawdę, tylko ta kuratela nie może być kontrolą, która wyczekuje, że on coś złego zrobi. To ma być na rzeczywiście... Żeby go znowu zamknąć. Dokładnie, to ma być kuratela, która pozwoli temu człowiekowi wejść w życie i normalnie w tym życiu funkcjonować. To wychodzą ludzie młodzi, 50-letni mężczyzna, to jest cały czas sprawny seksualnie mężczyzna, który w związku z tym również powinien dostać odpowiednią pomoc, w jaki sposób kontrolować swoje zachowania seksualne. No to teraz dotknęliśmy takiego wątku, który się już pojawia, zmiana prawa, tak żeby na przykład leczyć ich psychiatrycznie, seksuologicznie, kastracja chemiczna, tutaj były też takie pomysły, co pani na to? Te pomysły zostały wprowadzone po to, żeby, szczerze mówiąc, opinii publicznej oszukać opinię publiczną. Uspokoić ją. Nie, oszukać, dlatego że
to jest możliwe tylko w stosunku do tych spraw, gdzie właśnie jest zgwałcone dziecko poniżej 15 roku życia, gdzie to jest zbrodnia, ale dalej ścigana na wniosek. W związku z tym takich spraw nie ma, ponieważ dziecko poniżej 15 roku życia, często również zgwałcone przez swojego bliskiego, który ma prawo jedynie do tego, żeby taki wniosek złożyć, wiadomo, nie ma tych spraw, czyli zostaliśmy zrobieni w pernambuco. I teraz, czy kastracja chemiczna działa? Gwałcić można kijem, gwałcić można butelką, gwałcić można... Ja zresztą nie chcę tutaj o tym rozmawiać, ale myślimy w kategoriach takich tak naprawdę czysto seksualnych, gdzie troszkę nas pewnie to... Przepraszam... Zachowujemy się niekoniecznie właściwie, bo tutaj trzeba było popatrzeć na to, żeby jednakże przede wszystkim właśnie przeciwdziałając, rzeczywiście dać możliwość osobom dotkniętym tym, po pierwsze, wie pan, jeżeli ktoś jest pedofilem, powinien móc na wolności zgłosić się do seksuologa i powiedzieć, mam z tym problem. W tej chwili, dwa tygodnie temu, pan seksuolog Depko razem ze swoimi współpracownikami otworzył w ramach stowarzyszenia możliwość zgłaszania się i proszenia o pomoc. To powinno być tak naprawdę zobowiązanie państwa, a nie organizacji pozarządowej. Bądź jeśli organizacji pozarządowej, to ona powinna od państwa dostać na to fundusze. I to jest pierwszy krok, tak? To jedziemy dalej. A drugi krok to jest dopiero, jeżeli się już coś stanie, to wtedy dalej mają to robić seksuolodzy, a nie ludzie z przypadku, a nie ludzie, którzy się będą nazywać psychiatrami, którzy będą rzeczywiście taką pomoc udzielać. I to jest coś, co powinno być obowiązkowe w stosunku do tej bardzo nielicznej grupy, bo to jest w sumie nieliczna grupa. Natomiast właśnie i trzy, to już to, co powiedziałam, dzieci muszą być nauczone, jak mówić nie. I jak rozpoznawać, że jeżeli to, co się dzieje, mi nie odpowiada, to ja mam prawo się sprzeciwić. Czy w obecnym prawodawstwie są przepisy, które pani zdaniem powinny zostać natychmiast zmienione, żeby ułatwić to, o czym teraz mówimy? Nie. Prawo jest dobre. W tym prawodawstwie ja widzę wystarczająco dużo przepisów, które daje mi możliwość działania, jeżeli ja rzeczywiście chcę wypełniać ducha tego prawa. Czyli jeżeli chcę przeciwdziałać, to właśnie robię to, co proponuję. Warunkowo, przedterminowo zwalniam. Daję kuratora. Włączam organizacje pozarządowe i rządowe. Na długo przed zwolnieniem. Pracuję nad tym, żeby ci ludzie mieli łączność ze światem na wolności i żeby mieli osoby bliskie, dla których oni będą ważni, po to, żeby się mieli czegoś trzymać. My jesteśmy zwierzętami społecznymi. My tak naprawdę potrzebujemy wsparcia, miłości, czułości, ciepła i chcemy, żeby nas oceniali dobrze. No to też oczywiście wielu lat słyszymy taką interpretację, ale też potwierdzają relacje więźniów. Czytałem chyba w Newsweeku tydzień temu fragment jednej z relacji więźnia, który mówi, bo pani mówi o tym zamykaniu, że my w więzieniach zamykamy ludzi, izolując ich od społeczeństwa. Jeden z więźniów mówi, że on jest na tyle już po tych 25 latach odizolowany od społeczeństwa, że on nie chce wychodzić z więzienia, bo on nie potrafi żyć w społeczeństwie i dla niego więzienie jest jedynym i ostatecznym domem. I to jest klęska tak naprawdę całego wymiaru sprawiedliwości, bo to nie o to chodzi. I to oczywiście świadczy o tym, że pewne kary prawdopodobnie powinny być stosowane krócej, a nawet jak są stosowane, to powinny być stosowane tak. I nasze więzienie jest wystarczająco otwarte na to, żeby to było możliwe, żeby ci więźniowie mieli kontakt z wolnością, nie tylko poprzez telewizor, żeby się umieli poruszać. Ale są też organizacje, które świadczą pomoc dla osób wychodzących z więzienia, gdzie są byli więźniowie, bo to powinni być również byli więźniowie, którzy pomagają ludziom, którzy wychodzą z więzienia, orientować się i poruszać na wolności. I oczywiście to jest strasznie ważne, żeby po wyjściu na wolność to się nie odbywało w ten sposób, że za pierwsze otrzymane pieniądze ja się idę upić i robię coś, co jest niewłaściwe. Bo jeżeli ja tylko naruszę drobno, w sposób drobny te przepisy, to pół biedy. Ale też nie powinno chodzić o to, żebyśmy natychmiast tych ludzi z powrotem zamykali. Proszę pamiętać, to strasznie nas drogo kosztuje. To nas kosztuje drogo, jeżeli chodzi o koszty, ale to nas również kosztuje drogo, jeżeli chodzi o cały potencjał, jaki tracimy, zamykając ludzi w więzieniu i stwarzając warunki w tych więzieniach, które zarówno dla więźniów, jak i dla pracujących tam ludzi nie są dobre i nie prowadzą do tego skutku, jaki jest w przepisach zapisany. Natomiast w przypadku tej grupy, przecież to jest niewielka grupa ludzi, bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie przestali ich traktować jak wampirów, bestie i okrutników, bo tak
traktowani, oni nie mają żadnych oporów, żeby tak naprawdę zachowywać się jak najgorzej. A w momencie, kiedy jednak będą traktowani po ludzku, wydaje mi się, że jeżeli będą traktowani po ludzku, mieli na wolności coś normalnego do roboty i mieli osoby, które będą dla nich ważne i dobrą pomoc seksuologiczną, to może dać pozytywne efekty. Natomiast bez tego możemy się rzeczywiście liczyć z tym, że będzie źle. Profesor Monika Płatek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Karnistka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem.